Witam Was, z tej strony Bartek. Na pewno wielu z Was ma przy sobie powerbank każdego dnia, na pewno wielu z Was narzeka na czas pracy na baterii swojego smartfona i dzisiaj przychodzę do Was z pewnym lekarstwem. Zapraszam na recenzję Allview P8 Energy z naprawdę ogromną baterią. Przejdźmy sobie na sam początek do omówienia ramki dookoła urządzenia. Na górnej krawędzi znajdziemy na środku umieszczonego, jacka 3,5 mm do podłączenia słuchawek. Obok mamy port podczerwieni, dzięki temu urządzeniu możemy sobie sterować naszym telewizorem, a także dekoderem. Na prawej krawędzi znajdziemy tackę na kartę microSD, z tego co pamiętam akurat po prawej stronie jest tacka na kartę microSD. Poniżej znajdziemy przycisk do sterowania głośnością, a także przycisk power. Bardzo pewnie siedzą w obudowie i nie posiadają żadnego luzu te przyciski. Na dolnej krawędzi znajdziemy złącze microUSB umieszczone tak lekko po prawej stronie, obok również mikrofon do prowadzenia rozmów. Natomiast na lewej krawędzi znajdziemy tackę tylko na karty SIM. Urządzenie w głównej mierze zostało wykonane z tworzywa sztucznego, ale nie zabrakło bardzo fajnego elementu wykonanego z aluminium. Jest to taka wstawka umieszczona na pleckach urządzenia. Aluminium, które nie jest śliskie, to jest na pewno na plus. Posiada swoją taką jakby szorstką teksturę. Nie zbiera również jakoś mocno zabrudzeń ani zarysowań. U góry, a także na dole mamy elementy wykonane z tworzywa sztucznego. Tutaj również znajdziemy głośnik w połączeniu z oznaczeniem DTS Sound. Naprawdę radzi sobie bardzo fajnie ten głośnik pod względem głośności, a także czystości oddawanego dźwięku. Również dzięki tej technologii urządzenie niesamowicie dobrze brzmi w słuchawkach. To jest naprawdę ogromny plus. Ramka urządzenia została wykonana na moje oko z tworzywa sztucznego, natomiast nie zabrakło takiego elementu, który by sugerował nam, że jest to jednak aluminium, ponieważ na rantach mamy umieszczone takie właśnie fazowania, które mienią się tutaj pod światło. Przednia część urządzenia skrywa przyciski nawigacyjne, przycisk wstecz, przycisk home, a także przycisk ostatnio otwartych aplikacji. Czego mi tutaj zabrakło, podobnie jak to było w przypadku Allview X2 Extreme, brakuje tym przyciskom podświetlenia. Tutaj akurat w białej wersji nie jest to jakiś bardzo duży problem, ponieważ w ciemności mimo wszystko można trafić w te przyciski. Natomiast jednak mile widziałbym tutaj podświetlenie. Jeśli chodzi o górną część ponad wyświetlacze, mamy tutaj głośnik, mamy przedni aparat, mamy zestaw czujników, a także mamy dość jasną diodę LED, która służy do powiadomień. Jak na urządzenie z tak pojemną baterią, Allview P8 Energy jest dość cienki, muszę to przyznać. 8,5 mm nie jest to jakoś dużo, jak właśnie na taką dużą baterię, jaką tutaj zastosowano. Wiele urządzeń posiada większą grubość, a tak naprawdę mniejszą baterię. Natomiast odzwierciedlenie pojemności baterii znajdujemy w wadze urządzenia, 212 gram. No, czuć to urządzenie w dłoni, naprawdę czuć w dłoni kawał takiego właśnie ciężkiego urządzenia, ale wydaje mi się, że to tą wagę rekompensują nam wyniki czasu pracy na baterii, o których za chwilę pomówimy. Przechodząc do samego wyświetlacza, od razu wiedziałem, że mam styczność z AMOLEDem. Naprawdę zakochałem się w tym wyświetlaczu, to muszę Wam powiedzieć od razu. Co do parametrów, 5,5 cala, rozdzielczość tylko HD, ale szczerze mówiąc to HD naprawdę wygląda bardzo dobrze, wręcz na Full HD, więc o tym również za moment sobie pomówimy. 5,5 cala, tak jak wcześniej wspomniałem, AMOLED. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o odwzorowanie kolorów, jest świetnie, jak to zwykle bywa w AMOLEDach. Ja uwielbiam te ekrany pod względem swojego nasycenia kolorów, tego kontrastu, to wygląda po prostu świetnie. Kąty widzenia bez jakichkolwiek zaszerzeń, jak możecie zobaczyć, reakcja na dotyk również świetna, ale jestem zaskoczony tym, że to urządzenie naprawdę radzi sobie świetnie z tą rozdzielczością. Obawiałem się, że HD jednak mimo wszystko będzie tutaj widać jakieś poszarpane czcionki. Nic z tych rzeczy. Ekran jest naprawdę bardzo, bardzo ostry i to mi się bardzo tutaj spodobało. No i przechodzimy do kluczowego elementu tej recenzji, czyli do baterii. Mamy tutaj baterię dwukomorową o pojemności 6000 mAh. To jest pojemność abstrakcyjna jak na smartfona. Takie pojemności nawet w niektórych tabletach nie możemy spotkać. 6000 mAh i wyniki po prostu genialne. Tego urządzenia dodam, że nie ładowałem tak na oko z tydzień. Możemy nawet sobie podejrzeć w ustawieniach. Może z tym tygodniem akurat przesadziłem, ale zobaczymy, ile czasu
nie ładowałem. 5 dni, 19 godzin, 48 minut od ostatniego ładowania. Inteligentne oszczędzanie energii jest włączone w trybie gotowości. To akurat nam wyłącza Wi-Fi, kiedy urządzenie dłużej nie jest użytkowane. W połączeniu z tym trybem 8 godzin, 48 minut i urządzenie jeszcze ma 39% naładowania baterii, więc myślę, że spokojnie 10 godzin podświetlonego ekranu jako taki średni wynik możemy sobie tutaj przyjąć bez problemu. Jest to naprawdę świetny wynik. W dobie, kiedy flagowce osiągają 2,5, 2 godziny, 3 godziny podświetlonego ekranu, a tutaj możemy uzyskać 10 bądź ponad 10 godzin podświetlonego ekranu. Naprawdę jest to urządzenie na długie wyjazdy bądź na długie użytkowanie bez potrzeby jego doładowywania. Jeśli posiadamy jakieś urządzenie, które po prostu nie domaga ze swoją pojemnością baterii i chcemy je sobie doładować, Allview P8 Energy może nam również posłużyć jako powerbank po prostu. W zestawie dostajemy taką oto przejściówkę. Z jednej strony zakończona złączem micro USB, z drugiej zakończona dwoma kabelkami, jeden micro USB, drugi Lightning, więc fajnie, że również producent pomyślał o urządzeniach od Apple. Jak to wszystko działa, pokazywałem Wam również w pierwszych wrażeniach właśnie jak to sobie działa. Podłączamy sobie tutaj kabelek do urządzenia i bierzemy jakiś inny smartfon, tutaj w moim przypadku iPhone Artist na przykład, i spróbujemy podłączyć to urządzenie do ładowania. Więc wkładamy złącze micro USB do drugiego urządzenia. No jak możecie zobaczyć, mamy ładowanie, więc bez problemu jesteśmy w stanie udostępnić prąd z Allview P8 Energy, aby doładować jakieś inne urządzenie. Naprawdę jest to również świetny dodatek ze strony producenta i bardzo, bardzo mi się to podoba. A podsumowując, same wyniki pracy na baterii, genialne urządzenie pod tym względem. Naprawdę 10 godzin podświetlonego ekranu to jest świetny, świetny wynik. Co do samych podzespołów, na jakich działa Allview P8 Energy, mamy tutaj 4-rdzeniowy procesor od MediaTek o taktowaniu 1,3 GHz. Mamy również procesor graficzny Mali T720, a także wszystko działa w połączeniu z 2 GB pamięci RAM i za te 2 GB naprawdę ogromna nagroda się należy, ponieważ to dodaje takiego szybkości po prostu do tego urządzenia, takiej szybkości dzięki właśnie tym 2 GB pamięci RAM. Samo urządzenie działa naprawdę zaskakująco płynnie. Tutaj bez problemu bym porównał to działanie na przykład do Allview X2 Extreme, który mimo wszystko swoją specyfikacją dość mocno przewyższa Allview P8 Energy. Urządzenie działa bardzo płynnie i jest to również ogromny przeskok w stosunku do poprzednika, czyli P6 Energy, który w moim odczuciu działał po prostu troszeczkę ospale oraz wolno. Tutaj wszystkie animacje bardzo dobrze są odwzorowane i jeśli chodzi o prędkość działania, nie ma najmniejszego problemu. Komfort przeglądania stron internetowych możemy sobie wczytać na przykład Onet dla testu, żebyśmy zobaczyli, jak to urządzenie sobie te strony wczytuje. Oczywiście z mobilną stroną nie ma najmniejszego problemu, uruchomimy wersję komputerową. Również muszę powiedzieć, że ten procesor bardzo dobrze sprawdza się, jeśli chodzi właśnie o jakieś renderowanie stron. Nie ma najmniejszego problemu, możemy sobie tutaj powiększać. Urządzenie bardzo szybko te strony przetwarza, nie ma problemu z przewijaniem, żadnych klatkowań, jeśli chodzi o przeglądanie internetu, tutaj nie ma. Sama nakładka producenta żywcem przejęta z Allview X2 Extreme. Wiele elementów możemy sobie właśnie tutaj zobaczyć. Z takich ciekawych funkcji, jakie możemy tutaj znaleźć, to po dłuższym przytrzymaniu mamy dostęp do wszystkich aplikacji. Możemy sobie ikonki na nasz ekran domowy tutaj przenosić. Kolejna zakładka są to widżety. Możemy również pomiędzy widżetami się tutaj przełączać i również je dodawać do naszego ekranu domowego. Kolejna zakładka są to efekty. Możemy na przełączanie się pomiędzy ekranami na ekranie domowym. Możemy również zmieniać sobie animację przełączania się pomiędzy ekranami. Kolejna bardzo fajna funkcja jest to funkcja Kameleon, którą również prezentowałem Wam w przypadku Allview X2 Extreme. Urządzenie z aparatu pobiera sobie właśnie kolory i tworzy nam osobny motyw dla naszego urządzenia. Też dość ciekawa aplikacja, która wykazuje się takim nowatorskim podejściem właśnie do ustawienia różnego motywu kolorystycznego dla naszego urządzenia. Naprawdę to mi się również bardzo, bardzo spodobało.
Z dołu mamy również wysuwaną belkę ze wszystkimi takimi przełącznikami, na przykład Wi-Fi, tryb samolotowy itd., itd. Poniżej możemy również sterować jasnością naszego wyświetlacza. Mamy również szybkie przejście do latarki, do fałszywego połączenia, też może się to przydać na niektórych nudnych spotkaniach, kalkulator, a także szybkie przejście do aparatu. Sama nakładka, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę pod względem wizualnym bardzo trafia w moje gusta, wygląda po prostu świetnie, to muszę powiedzieć od razu, taki minimalistyczny design. Widać też czasem jakieś nawiązanie na przykład do iOS-a, jeśli chodzi właśnie o belkę powiadomień, która posiada taki leciutki, może niewidoczny na wideo, ale jednak efekt szkła. Natomiast w ogólnym podsumowaniu system działa naprawdę świetnie i jest całkiem wzbogacony, jeśli chodzi o różne funkcje. Przechodząc do aparatu, w AllView P8 Energy mamy 13 megapikseli. Jest to moduł z Samsunga, jak było podane na stronie producenta. Szczerze mówiąc, naprawdę jest w porządku. Jak za cenę powyżej 1000 zł, bądź w przypadku Black Friday była taka również promocja AllView, urządzenie kosztowało niecałe 1000 zł i to była naprawdę świetna okazja, żeby je sobie nabyć. Muszę powiedzieć, że jak za te pieniądze, naprawdę zdjęcia wychodzą w całkiem dobrej jakości, przede wszystkim jeśli chodzi o dobre oświetlenie zdjęć. Przy dobrym oświetleniu naprawdę zdjęcia dość fajnie wychodzą. Jeśli chodzi o samą aplikację aparatu, z lewej strony mamy różne funkcje, możemy przejść do ustawień, tutaj możemy sobie włączyć antymigotanie, jakieś wytyczne, oznaczenie lokalizacji, samowyzwalacz, rozmiar zdjęcia. Tutaj w 13 megapikselach, z tego co widzę, urządzenie wykonuje zdjęcie w formacie 4:3, w proporcjach 16:9 wykonuje już przy 10 megapikselach. Przycisk głośności może również służyć nam za przechwytywanie zdjęcia, więc to jest też dodatkowy atut. Możemy przejść do przedniego aparatu, 5 megapikseli, dość jasny obiektyw, muszę powiedzieć, i wydaje mi się, że do zdjęć typu selfie sporadycznych jak najbardziej ten aparat się tutaj nada. Kolejna zakładka, możemy wyłączyć sobie diodę LED, no i mamy również różne tryby, plus za to, że podobnie jak to było w przypadku AllView X2 Extreme, mamy tutaj też tryb profesjonalny, więc jeśli chodzi o możliwości robienia zdjęć, naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo bogato, a sama jakość zdjęć, muszę Wam powiedzieć, że przy dobrym oświetleniu naprawdę dość ostre, dość dobre mają odwzorowanie kolorów. Przy słabszym oświetleniu, wiadomo, będzie troszeczkę słabiej, jeśli chodzi o jakieś szumy, a także ziarnistość na naszych zdjęciach. Natomiast ogólnie podsumowując, za cenę powyżej 1000 zł wydaje mi się, że jest to z całą pewnością bardzo dobry aparat. Przechodząc do podsumowania, naprawdę to urządzenie bardzo, bardzo mi się spodobało. Szczerze mówiąc, na jakieś długie wyjazdy świetnie się to nada. Bez problemu możemy tydzień na jednym ładowaniu tutaj wytrzymać. Z tego co mogliście zobaczyć, po może 10 godzin to urządzenie wytrzymać na wyświetlaczu, bądź nawet więcej niż 10 godzin. Mamy tutaj również dual SIM, 16 GB wbudowanej pamięci. To wszystko możemy sobie rozszerzać kartami microSD do 128 GB. Dużo funkcji w systemie, genialny ekran wykonany w technologii AMOLED i tych zalet naprawdę mógłbym wymieniać jeszcze bardzo, bardzo dużo i nie spodziewałem się, że urządzenie ze średniej półki z tak pojemną baterią tak przypadnie mi do gustu. Naprawdę AllView P8 Energy bardzo, bardzo Wam polecam. Świetne urządzenie za przyzwoite pieniądze i przede wszystkim z ogromną baterią. Dobra, tak więc to jest na tyle, jeśli chodzi o recenzję AllView P8 Energy. Zapraszam Was oczywiście do komentowania, do subskrybowania, a tymczasem się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.